Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dotyczącym Pro Tools. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam automatykę pluginów. Pokazywałem to w przypadku filmu o filtrze, ale chcę powiedzieć troszeczkę więcej o tym, bo mamy tutaj bardzo dużo rzeczy do zautomatyzowania. Odpalmy sobie jakąś przykładową wtyczkę. Powiedzmy korektor w naszej stacji roboczej, ten, który mamy dostępny. I teraz skrótem klawiszowym Ctrl Start Alt możemy włączyć teraz automatykę. I teraz, gdy klikniemy w parametr, to mamy dwie opcje. Albo włączenie automatyki, ta pierwsza opcja to jest włączenie automatyki na tym właśnie parametrze, który kliknęliśmy, albo możemy sobie włączyć całą listę automatyki. Włączymy teraz listę. I wszystkie parametry, które są po lewej stronie, możemy automatyzować. I wtedy musimy po prostu przenieść te części automatyki, które chcemy tutaj na stronę prawą. Zaznaczmy sobie parę takich elementów, które chcielibyśmy przykładowo podać automatyce. I dajemy add i klikamy OK. I teraz jeśli przejdziemy właśnie tutaj na traku do automatyki, to mamy te wszystkie opcje automatyki możliwe do zrobienia. Czyli do po prostu ustawiamy automatykę każdego z tych parametrów, które wybraliśmy wcześniej. Jeśli chodzi o Pro Tools, to bardzo duża ilość parametrów we wtyczkach jest możliwa do manipulacji automatyką. No i oczywiście każdą z tych automatyk możemy sobie, prawda, ustawiać. Ja teraz szybko wyrysuję automatykę, tak żeby Wam to pokazać, co się potem będzie działo na wtyczce, jak to działa. Wyrysuję szybko automatykę tych parametrów. I teraz, jak już mamy to ustawione, możemy sobie zobaczyć naszą wtyczkę. I teraz pozwolę sobie zagrać ten plik. Jak widzieliście, automatyka sama na różnych parametrach się tutaj nam pokazywała. Bardzo ciekawa sprawa z tą automatyką jest, ponieważ tutaj mamy naprawdę duże pole do popisu. Chciałem Wam tylko pokazać, że
każdej wtyczce praktycznie, bo jeśli nawet odpalimy sobie jakąś wtyczkę nie ze stacji roboczej, teraz oczywiście Pro Tools informuje mnie, że jest jakaś automatyka na tej wtyczce w parametrach. Ja ją usunę. I dodajmy sobie Edge Reverb. Wtyczka z pakietu Edge Series. Myślę, że kiedyś zrobię o niej review. I teraz popatrzmy sobie. Przytrzymujemy modyfikatory Ctrl, Start i Alt i klikamy w jakiś parametr. I teraz możemy sobie zobaczyć, ile tutaj mamy możliwości manipulacji automatyki i jakich parametrów. Jest ich naprawdę dużo. Polecam Wam się zapoznać z tymi zagadnieniami, jeśli chodzi o automatykę w pluginach w Pro Tools. Zapraszam Was do oglądania innych moich filmików. Na dzisiaj Wam dziękuję i do następnego. Trzymajcie się, cześć!